Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu podcastu O Świecie W Onecie. Przy mikrofonie Michał Broniatowski, a po drugiej stronie Adam Jaser. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj od jednego ze skutków sankcji wobec Rosji za to, że napadła na Ukrainę. I to jest coś, co przemknęło się po cichutku gdzieś tam z tyłu wszystkich newsów na dole stron, pierwszych stron gazet. Mianowicie, a rzecz jest bardzo ważna, chodzi o, o to, że Rosja od dzisiaj oficjalnie jest już międzynarodowym bankrutem. Doszło do czegoś takiego, co się nazywa default, czyli. Rosja nie wypłaciła. Niewypłacalność. Tak, tak, tak. tak o nie, no, niewypłacalność, tak, tak, tak. E, Rosja nie wypłaciła e, od 27 maja, kiedy zapadł termin, mieli taki miesięczny e, e, okres na to, żeby jednak znaleźć pieniądze, nie wypłaciła odsetek. Od swoich państwowych obligacji, głównie papierów, które mają zapadalność w roku 2036. No i to jest 100 milionów dolarów. Rosjanie twierdzą, że zapłacili. Tyle tylko, że zapłacili w rublach, jednak no żadna z obligacji. Tego rodzaju nie ma warunków umożliwiających rozliczenie w lokalnej walucie, bo to są obligacje, za które ktoś kupując je zapłacił w dolarach i nie ma żadnego powodu, żeby zwracano mu za to odsetki w rublach. No, sprawa jest o tyle ważna, że właściwie oznacza niemożność Rosji pobierania jakichkolwiek pożyczek nawet jeżeli by były znalazłyby się jeszcze jakieś obszary, w których Rosja może się finansować pomimo rozmaitych bardzo ostrych finansowych właśnie sankcji, ale oczywiście ma, no, no, ma, ma to znaczenie również prestiżowe. Jest to pierwszy upadek rosyjskiego państwa w ten sposób od roku 1918, czyli od rewolucji październikowej. Po której po prostu odciął się z ówczesny, jeszcze nie Związek Radziecki, odciął się od, 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 od światowego systemu finansowego. No i to było to, liczone na dzisiejsze pieniądze, ówczesne, ówczesna niewypłacalność Nowej Rosji była około 1 tryliona dolarów potężny majątek. Jaki jest tego skutek? No, no jest cytat y, ministra finansów Rosji Antona Siluanowa, y, który no, idzie trochę w przód, bo, bo skutkiem, jednym ze skutków braku wypłacalności jest odbieranie y, rozmaitych aktywów państwa, które ogłasza ten default. I może to być na przykład aresztowanie statków, może być zabieranie e, własności dyplomatycznej, i tak dalej, i tak dalej. No i Siluanow mówi tak. Jeśli w końcu dojdzie do sytuacji, w której zażąda się zwrotu środków dyplomatycznych, będzie to równoznaczne z zerwaniem stosunków dyplomatycznych i wejściem w bezpośredni konflikt. A to postawiłoby nas w innym świecie, w którym obowiązują zupełnie inne zasady. W tym przypadku musielibyśmy zareagować inaczej i, i to nie za pośrednictwem kanałów prawnych. To kolejna groźba ze strony Rosji, że, że no w jakiś sposób będzie stosować odwetowe środki w domyśle e, militarne. I ja mam do pana redaktora pytanie nie tyle finansowe, co polityczne, czy, a właśnie militarne. Czy Rosjanie mają szansę zrealizować te swoje groźby jeszcze i, i, i jeśli tak, to w jaki sposób? No to żeśmy dro daleką drogę przebyli od, od niespłacenia nie zobowiązań do oceny tego, czy Rosja jest w stanie coś militarnie eskalować. Ja może jeszcze na momencik wrócę do tej kwestii tego, tej niewypłacalności. No, Porównanie z carską Rosją o tyle jest, czy, czy, czy z Rosją po, po pierwszej wojnie światowej, no to jest o tyle nieadekwatne, że wtedy Rosja była po prostu gospodarczo zniszczona po, po czterech latach wojny. Z tego wzięła się przecież rewolucja i, i, i ten dług był, był rzeczywiście zaciągnięty, a w, wówczas Rosja nie miała takiej możliwości uzyskiwania zagranicznych walut żeby sobie tę sytuację płynnościową swojego budżetu nazwijmy to tak bardzo ogólnie poprawiać dzisiejsze czasy są oczywiście zupełnie inne bo pomimo tego że Rosja jest odcięta od rynków finansowych tak jak powiedziałeś no to w dalszym ciągu jakieś dewizy wpływają za za ropę i za inne surowce naturalne, które Rosja nadal, chociaż w innych kierunkach i w mniejszych wolumenach, sprzedaje. W związku z tym de facto Rosja nie jest żadnym bankrutem. Dopiero może za jakiś czas będzie tym bankrutem, ale dopóki jest w stanie sprzedawać, sprzedawać ropę i gaz, no to zawsze jakiś tam ten dopływ Dopływ waluty jest. Trzeba też pamiętać o tym, że zadłużenie Rosji nie było jakieś szczególnie wysokie w, w relacji do, do właśnie tych dochodów ze sprzedaży ropy i gazu, więc to jest bardziej problem inwestorów, którzy kupowali rosyjskie obligacje. Można powiedzieć, że tak jak Niemcy. Odkrywają w tej chwili, jak błędna była polityka uzależniania się od surowców energetycznych i traktowania tego po prostu jak zwykłego biznesu z jakimiś politycznymi implikacjami. No, i teraz odkrywają Niemcy, że to właściwie głównie była polityka, a, a te inne rzeczy to, to podporządkowane były, czyli dostawy i wymiana handlowa. No to teraz inwestorzy, którzy uważali, że kupowanie obligacji państwa, które chce być poza systemem międzynarodowym i jest gotowe wszystko relatywizować i i usprawiedliwać każdą agresję i każde niewywiązywanie się z, z umów, no to, to oni dzisiaj tutaj cierpią. Wydaje mi się, że w takim szerszym znaczeniu, jeśli chodzi o wojnę, jeśli chodzi o, o to, co dalej będzie z Rosją, jak świat sobie z nią ułoży relacje, to akurat ta kwestia jest mało istotna. No ona nie jest, znaczy oczywiście mało istotna w sensie materialnego kosztu, ale jest bardzo istotna w kwestii przyszłej odbudowy Rosji, no bo jeżeli założymy, że Rosja zmieni się na przykład i będzie potrzebowała jednak jakiegoś finansowego wsparcia Zachodu, na który Zachód się Chce zgodzić, no to pamięć korporacyjna tych, którzy pożyczali Rosji pieniądze wcześniej, no będzie mocno wstrzymywać te, te, te ich działania. Ale ja to... ostatnio czytałem takie wspomnienia, wiesz, generała Wrangla, który był ostatnim no, dowódcą, przywódcą białych w czasie wojny domowej w Rosji. I on, on pod koniec, pod koniec już tej walki, kiedy no. Wiadomo było, że to, może nie wiadomo, ale już, już no było bardzo poważnie, poważna perspektywa przegrania przez Białych. On usilnie starał się zapewnić sobie finansowanie i, i, i wsparcie militarne, w sensie zbrojeniowym państw Zachodu, zwycięskich po, po I wojnie światowej. I jednym z zobowiązań, które na siebie przyjął było, że że, że, że ten rząd, nazwijmy to, południowej Rosji, wziął na siebie też obowiązek spłaty zadłużenia. Więc jeżeli w Rosji dojdzie do, 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 do zmiany politycznej, powstanie nowa Rosja, która będzie chciała na nowo sobie ułożyć relacje ze światem na zasadach bardziej pokojowych i współpracy, to wydaje mi się, że ta kwestia tego zadłużenia i tego, że, że, że właśnie ta nie doszło do, do, do spłaty tego zadłużenia, to będzie drobiazg. Świat będzie tak ucieszony faktem, że, że z Rosją na nowo można próbować układać jakieś sensowne relacje, że to na pewno w pakiecie się znajdzie i nie będzie wokół tego większego problemu. Takie jest moje zdanie. No dobrze, to, to w takim razie e, zlekceważmy sobie tę kwestię <grym> i przejdźmy do naszego stałego e, punktu, punktu, naszego menu, czyli wojna na Ukrainie, e, wejście Ukrainy do Unii. W ubiegłym tygodniu e, Ukraina i Mołdawia zostały uroczyście uznane na, e, jednogłośnie na Radzie. E, Europejskiej, czyli spotkaniu wszystkich przywódców 27 krajów członkowskich, e, zostały uznane za kandydatów do Unii. E, w tej, wraz z nimi miała wejść Gruzja, ale nie weszła, tak, jak już no, tydzień temu e, mówiliśmy, nie będziemy już e, nad tym się rozwodzić. Warto tylko e, z, zwrócić uwagę na to, że e, Propaganda rosyjska od dłuższego czasu głosi, również ustami swojego prezydenta, że Ukraina to nie jest państwo. I teraz okazało się, że to nie państwo jest kandydatem do Unii. No trudno o większą ironię i no większe zagranie na nosie Moskwie niż to, co się stało. Niezgodnie zresztą, no, wbrew tradycji. Unijnej, kiedy to od momentu zgłoszenia wniosku o status kandydacki do przyznania statusu kandydackiego ja zaledwie dwa miesiące z okładem. Więc, no, kolejny przykład, jak to pan Putin totalnie się przejechał na tej, na tej wojnie, i kolejny przykład tego, jak bardzo bezsensowne jest to. Co, co obserwujemy od czterech, miesiąca, od czterech miesięcy w Ukrainie? Warto może wspomnieć, że przy okazji Unia po raz kolejny nie przedstawiła żadnej nowej perspektywy państwom bałkańskim, które Niektóre z nich są już kandydatami, niektóre z nich są w sytuacji takiej, jak właśnie w tej chwili Gruzja. I y, po prostu nic się w tej sprawie nie wydarzyło, co spowodowało bardzo duże rozgoryczenie ze strony krajów bałkańskich. Jedyna rzecz, która, którą, na którą warto tutaj zwrócić uwagę, jest nowością: mianowicie y, jeden z kandydatów do, do, do Unii Europejskiej, y, Północna Macedonia, jest wstrzymywana. A jej, jej kandydatura jest trzymywana przez Bułgarię, no, która ma tam duże problemy z językiem macedońskim, twierdzą, że to nie jest język, tylko dialekt bułgarskiego. No i e, udało się panu Macronowi przekonać bułgarski parlament, bułgarskich polityków. Że Unia będzie gwarantem tego, aby zapewnić, że no, strony będą działać jak dobrze sąsiedzi, ale też Bułgaria. Zde bułgarski parlament, który zdecydował się na zdjęcie tej, tej, tego weta, postawił jednak Macedonii Północnej warunki, między innymi takie, że, że, nie, że, że mają nie liczyć na to, że kiedykolwiek macedoński zostanie w Unii uznany za odrębny od bułgarskiego. No, nie wiem, czy Macedonia to przyjmie. Nie wiem też, czy to jest ciekawe dla Państwa, ale wydaje mi się, że no, pokazuje ogromne kłopoty, jakie Unia ma z przyjmowaniem kolejnych krajów do, jako swoich członków do swojego grona, bo z każdym z nich przychodzą indywidualne kłopoty i możliwość wykorzystywania weta. W, w przyważnych decyzjach w Unii do wymuszania swoich własnych e, e, pomysłów. No i kiedy mówimy o tym wecie, to dochodzimy do tego, że no Unia chciałaby zmienić tę zasadę Liberum Veto, czyli że pojedynczy kraj może zablokować dowolną decyzję. Dowolną poważną decyzję, czyli w sprawach międzynarodowych, militarnych finansowych. E, i czy myślisz, że jest, że oczywiście poza, poza tym, że wielu przywódców chciałoby, żeby to się stało, poczynając od pani von der Leyen poprzez, poprzez kanclerza Scholza, żeby zlikwidować tę zasadę jednomyślności, ale czy myślisz, że, że to jest w ogóle możliwe do wykonania WUMI? Nie wiem, czy to jest niemożliwe, ale mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że jest to konieczne, jeżeli dalsze rozszerzenie ma mieć miejsce. Stali słuchacze naszego podcastu nie będą zdziwieni, bo mniej więcej od dwóch lat powtarzamy tutaj regularnie, że doświadczenia Unii Europejskiej z Polską i Węgrami, przede wszystkim przez ostatnie 6 lat, a w przypadku Węgier jeszcze dłużej, powodują, że no. Niechęć do rozszerzania się Unii na nowe kraje z Europy Wschodniej po prostu jest bardzo duża. Dzisiaj Ukraina korzysta na tym, że to jest takie wymierne wsparcie i okazanie solidarności to nadanie jej statusu kandydackiego. Myślę też, że w wielu stolicach europejskich rzeczywiście gruntownie zmieniło się Podejście do Ukrainy, to znaczy świadomość, że Ukraina ma aspiracje europejskie e, rzeczywiste, prawdziwe i głębokie, a nie tylko, że jest to kaprys chwilowy, który później się odwróci. E, I ta olbrzymia pomoc wojskowa i, i, i taka. Hmm, jakby to powiedzieć, tożsamościowa zmiana, która nastąpiła w Ukrainie, że, że ona nie jest Rosją, że ona nie jest Wschodem, że ona chce być częścią Europy, to są bardzo silne fundamenty do tego. Jak wiesz, w poprzednim odcinku troszkę żeśmy się na ten temat pospierali. Ja również uważam, że dla Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do tych krajów bałkańskich, które są na tyle małe i na tyle nieistotne, że tam specjalnie no nie ma jakichś większych interesów, tak to nazwijmy. Uważam, że, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej byłoby dla Unii po prostu na wielu poziomach bardzo korzystne. Chodzi mi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo żywnościowe, chodzi mi o to, że jest to też znaczący rynek że jest to miejsce, gdzie, gdzie są wykształceni ludzie, gdzie, gdzie korporacje europejskie mogłyby inwestować i, i wzmacniać swoją pozycję na globalnym rynku. No jest jeszcze kwestia Morza Czarnego, że, że obecność Ukrainy w Unii wzmacniałaby obecność Unii Europejskiej na Morzu, na Morzu Czarnym. No jest kwestia też kontroli nad, nad jedwabnym szlakiem nowym czyli całym tym handlowym szlakiem azjatycko-chińsko-europejskim. Także i, jest wiele strategicznych, poważnych, strategicznych, no już nie mówiąc o wymiarze bezpieczeństwa i, i obronnym. Ale w każdym razie jest wiele, wiele powodów, dla których Ukraina jest dla Unii Europejskiej bardzo cennym nabytkiem. I, i, I Rosjanie, właśnie to jest ten paradoks, o którym mówiłeś, Rosjanie pomogli Europie to zrozumieć i podjąć szybką <laughs> więc, decyzję. Więc jeżeli świat zmierza w kierunku jakiejś, jakiegoś takiego, tak, więc oczywiście to nie oznacza, że to nastąpi szybko, to nie oznacza, że, będą, że będzie to prosty proces. Pamiętajmy, że demokracje zachodnioeuropejskie też mogą być wystawione na wstrząsy, mogą być zmiany rządów, mogą być, mogą być dojść do władzy, mogą różnego rodzaju partie i politycy, którzy, którzy to wszystko postrzegają inaczej. Ale kierunek został wytyczony. I jeszcze jedna rzecz, która jest jakimś tam. Może no, no, promyczkiem nadziei dla tych krajów na Bałkanach, ale także może i częściowo Gruzji w przyszłości. Tam była olbrzymia demonstracja w zeszłym tygodniu zwolenników integracji europejskiej, po prostu naprawdę potężna demonstracja. No, cały czas jest gdzieś na stole ten francuski pomysł, lansowany także przez, przez Macrona w kontekście rozszerzenia. To znaczy, że że, że, że może jest jakiś sposób na, na taką pośrednią formę afiliacji i połączenia z Unią Europejską przed pełnym członkostwem, e, polegającą na, 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 na po prostu wciągnięciu w struktury europejskie, ale bez prawa głosu. To jest oczywiście mało no atrakcyjne. Nie też bez prawa otrzymywania funduszy. Niekoniecznie. Właśnie ja uważam, że, że ja uważam na odwrót, że, że to prędzej będzie taki, taki kompromis polegający na tym, że niepełne prawa polityczne w zamian za znaczące korzyści gospodarcze. Bo to jest to, co Unia na pewno jest w stanie zaoferować na tym etapie, natomiast pełne członkostwo wydaje mi się, że bez zmiany traktatów. I bez y, usprawnienia mechanizmów podejmowania kluczowych decyzji, no po prostu po tych doświadczeniach z Polską i Węgrami, y, w wielu krajach, w wielu stolicach y, nie będzie na to zgody. Ta kwestia e, głosowania, e, którą w skrócie nazywamy liberum veto, e, to nie jest taka prosta sprawa do rozwiązania, bo oczywiście wszyscy rozumieją, że to jest niezbędne po to, żeby e, no pozbawić możliwości. E, tych niesfornych członków blokowania ważnych wydarzeń w Unii, a także wzajemnego wspierania się przez tych chuliganów, tymi chuliganami. Tutaj są Polska i Węgry, które, które wzajemnie się wspierają i uniemożliwiają ukaranie zgodnie z traktatami unijnymi. Siebie, czyli Polska broni Węgier, Węgry bronią Polski. Problem z tym, z tym liberum veto jest jeszcze taki, że ono nie przypadkiem zostało wprowadzone. To liberum veto wprowadzili członkowie założyciele, czyli mieli w tym jakiś cel, a cel był bardzo prosty. Otóż państwa Beneluxu właśnie te, te, te trzy kraje Belgia, Holandia i Luksemburg które są no, w porównaniu z Niemcami, Francją czy Włochami malutkie. Domagały się tego prawa do, do weta, ponieważ obawiały się dominacji tych wielkich współczłonków w ówczesnej Unii, która się nazywała Europejska Wspólnota Gospodarcza wtedy. No i nie ma żadnego powodu sądzić, że te państwa zmieniły w tej sprawie zdanie, bo na przykład Holendrzy. Są bardzo chętni do używania tego narzędzia, na przykład przy wyhamowywaniu różnych, nazwijmy to, rozrzutnych pomysłów unijnych. Zawsze jest właśnie problem z, z, z rządem Holandii w tej sprawie, który jest no, bardzo rozważny z wydawaniem pieniędzy, zwłaszcza, że, 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 jak wiemy, są donatorem w Unii. To znaczy, że są netto, Netto więcej płacą niż dostają z powrotem z, z budżetu unijnego. Więc e, Francuzi są, e, rywalizują z Niemcami o, o przewodnictwo, o czołową rolę w, w Unii Europejskiej, i dla nich no, możliwość sprzeciwienia się w ten sposób woli Niemiec jest bardzo ważna. Zresztą bardzo wyraźnie urzędnicy Macrona sprzeciwiają się, być może jak na razie, ale jednak sprzeciwiają się planom zniesienia tej jednomyślności. A kanclerz Scholz jest bardzo za. Ach, to jest wszystko bardzo skomplikowane i uważam, że, 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 że czarno-biała analiza nigdy tym, tym, tym rzeczom no, nie jesteśmy służy. Jesteśmy na czarno-białą analizę skazani, w związku z tym polemizuj. Nie, nie jesteśmy skazani na czarno. Właśnie nieszczęściem tego świata jest, są czarno-białe analizy. Można to weto po prostu też kwalifikować, czyli można je obudowywać. Już takie mechanizmy były tworzone, czyli dodawać jakieś kryterium ludnościowe. No, no są sposoby, są sposoby, żeby to tak zbudować, żeby wilk był syty i owca cała. Natomiast oczywiście to, to jeden kraj, jeden głos sprawdzało się przez dekady funkcjonowania Unii Europejskiej, kiedy było tych krajów po prostu mniej. Bo zawsze można było jakiś kompromis utrzeć. Unia to jest sztuka kompromisu. To znaczy to jest to, czego w Polsce wydaje mi się dzisiejsza władza właśnie nie rozumie. Że, że weto to jest broń ostateczna i nie że świadomość przyjąć, że możliwości weta jest środkiem do negocjacji, natomiast na koniec te kraje zawsze gotowe są znaleźć kompromis i ja nie przypominam sobie, może, może ty pamiętasz lepiej, ale ja sobie dzisiaj nie przypominam takiego wypadku, gdzie na przykład Holendrzy rzeczywiście użyliby twardego weta? No, Formy, ale grożąc to, tym wetem, mogą... na przykład dwa lata temu, e, znaczy półtora roku temu, e, kiedy była dyskusja na temat tego Funduszu Odbudowy e, Unijnego, no, wymusili. Zmiany w tym, w tym systemie między innymi proporcje. No i co z tego, że wymusili zmiany, ale na koniec, ale na koniec ale nie sposób... zastosowali weta. Tak, no ale właśnie te, dzięki te temu, że, by, że mieli weto, ale dzięki temu, że mieli w zanadrzu weto, czyli tak zwane Trzymanie, to uzyskali to, co chcieli. Bez tego mechanizmu. Ja rozumiem, tylko jeżeli masz członków Unii Europejskiej, którzy nie są gotowi używać tego Weta w sposób jaki opisałeś. Tylko są gotowi dopchnąć wszystko do ściany, bo nawet nie są w stanie sformułować swoich oczekiwań, <laughs> które, które, których zaspokojenie pozwoliłoby im zrezygnować z weta. Tylko są kraje, które po prostu twardo chcą tym wetem grać, jak liberą veto, no to system przestaje być funkcjonalny. Więc to jest ja bym się na Twoim miejscu tak bardzo nie zakładał o to, że Holendrzy nie będą gotowi pójść, Właśnie w stronę ograniczania tego weta, bo sobie zdają sprawę z tego, że weto przy nowych kilku członkach z Europy Wschodniej może oznaczać już kompletną dysfunkcjonalność. Tak jest. I ja, no niestety ja się z tobą w tej sprawie zgadzam, że, że może oznaczać pełną dysfunkcjonalność. I zgadzam się, że weto, którym wymachuje premier, Holandii jest zupełnie czymś innym niż weto, którym posługuje się premier Węgier lub premier Polski, bo o ile tamto pierwsze to było weto merytoryczne związane z kwestiami głęboko politycznymi i z nastawieniem takim, że zdążamy do jakiegoś kompromisu, no to weto w wykonaniu Polski, na przykład wetowanie podatku. Od, od wielkich firm, e, po to, żeby uzyskać zgodę na e, wypłatę w, z Funduszu Odbudowy dla Polski, czy też weto e, Węgrów, e, którzy no, po prostu szantażowali e, Unię, e, zanim ustaliła, e, ustaliła swoje. Warunki embarga na ropę naftową, to wszystko było wykorzystywaniem weta do szantażu. Więc jeżeli spojrzeć na to z tego punktu widzenia, no to oczywiście to weto należy znieść, ale będzie to na pewno długi proces i nie taki łatwy. Ale właśnie nie, nie trzeba go znosić, bo wiesz, żebyśmy właśnie. Ja uważam, że, że, że my. Że po, Nie powinniśmy się wpisywać w tę, w tę zero-jedynkową e, e, narrację, że albo jest weto, albo go nie ma. No tak, ale z wetem to Można jest tak, proszę ciebie, jak, jak, z, jak z, częściowo w ciąży. No, jak jesteś w ciąży, to, to, to koniec. No, jak, jak ulżysz, to znaczy zmniejszysz te warunki weta, to, to przestaje być weto, tylko jakiś negocjowalny sposób kontrowania. No, no, no zgadzam się z tobą, ale, ale kompromis tutaj też jest możliwy, że, że, że to nie musi być... Odejście od zasady jeden głos, można na przykład szukać sposobu, gdzie, gdzie jakieś koalicje kilku krajów mają to weto wspólne. Tak, że, że, żeby móc efektywnie skorzystać ze swojego weta, musisz znaleźć przynajmniej jeden czy dwa kraje z odpowiednią liczbą ludności, żeby móc coś zablokować. Czyli no, tak czy siak, ja nie jestem prawnikiem, ja nie, 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 nie pisałem <laughs> nie uczestniczyłem w pisaniu kolejnych wersji Traktatu Unii Europejskiej, są od tego eksperci i jestem przekonany, jestem absolutnie przekonany, że, że specjaliści od prawa europejskiego i od traktatów byliby w stanie wytworzyć takie mechanizmy. Ja przypomnę, że kiedy prezydent Kaczyński i Polska blokowały przyjęcie, Nowego traktatu Unii Europejskiej, to wymyślono taką formułę. To się nazywało Joanina, od, od, od miejsca, w którym w Grecji, w miasta w Grecji, gdzie, gdzie odbył się szczyt Unii Europejskiej, który zatwierdził, właśnie znaleziono taką formułę do niektórych decyzji większościowych, żeby było weto w sytuacji, kiedy ileś tam krajów łącznie reprezentujących określoną liczbę ludności mogły, mogły zastosować weto. Co jest najzabawniejsze i to podkreśla ten mój punkt, patrz pierwszy, że z tej joaniny nigdy nie skorzystano. To znaczy nigdy nie zaszła potrzeba korzystania z tego weta, wystarczyła świadomość, że to jest i wystarczyło to, że jednak zdecydowana większość rządów europejskich, bez względu na to jakiej są maści, szuka kompromisu. Unia Europejska bez szukania kompromisu będzie zawsze problematyczna? No, przestanie być Unią, bo to jest Unia Kompromisu. To powtarzamy tutaj chyba w, każdym, w każdej naszej rozmowie. W ubiegłym tygodniu, a konkretnie no w niedzielę, według anglosasów to jest początek nowego tygodnia, ale my jednak niedzielę traktujemy jako ostatni dzień tygodnia. Zaczęło się trzydniowe posiedzenie grupy G7, czyli siedmiu najbardziej wpływowych, nazwijmy to demokracji świata, bo to nie są największe demokracje, ponieważ największą demokracją są Indie. I uczestniczymy w, to, w tym spotkaniu również przedstawiciele Unii Europejskiej. To spotkanie G7 odbywa się tym razem w Niemczech w, w górskim resorcie. Niedaleko garmisz Partenkirchen, i no, ma, to, ma to tę zaletę, że, że żadni demonstranci nie są w stanie tam dotrzeć. Więc panowie z jedną panią, czyli Ursulą von der Leyen, mogą sobie spokojnie debatować. No i zaczęło się to wszystko od, od dużej bomby, bo przyjechał Biden z propozycją embarga na złoto. Na import złota z Rosji. Złoto to jest drugi w kolejności najważniejszy surowiec przynoszący po ropie naftowej, przynoszący dochody rosyjskiemu budżetowi, więc to będzie no, uderzenie rzędu kilkudziesięciu miliardów dolarów, również uderzenie w, w, w dużych handlarzy złota. A, czyli na przykład Szwajcarię. Ciekawe, jak się ze Szwajcarami w ten sposób w tej sprawie dogadają, bo trzeba ich namówić, żeby się włączyli. Yy, I to już ma yy, od jutra działać, czyli od wtorku. Yy, przywódcy również zgodzili się na yy, no, przywrócenie do życia funduszu takiego, który skierowany jest. Yy, on ma już kilka kilkanaście, ja niestety nie pomnę, yy, która jest aktualna. W każdym razie chodzi o fundusz wartości 600 miliardów dolarów, który ma. Wesprzeć inwestycje w krajach rozwijających się po to, żeby powstrzymać marsz tego pasa i jak to się nazywa? Belt and. Entroad, tak, pasa i drogi ze strony Chin, które budują w ten sposób. To jest nie tylko no, projekt transportowy, ale również projekt cywilizacyjny, który ma umożliwić ekspansję Chińczyków. Więc, więc te 600 miliardów już uzgodniono, ale no, ostrzegam, że w ubiegłym roku też uzgodniono, tylko w ogóle ten projekt zeszłoroczny o trochę mniejszej sumie też no, skończył się niczym, więc będziemy obserwować. Myślę, że najważniejszą poza tymi rzeczą, która będzie omawiana, jest dzisiaj właśnie omawiana. Przed przywódcy G7 wysłuchają rytualnego przemówienia prezydenta Załęckiego. Mówię dlatego rytualnego, bo oczywiście możemy przewidzieć, co w nim będzie najważniejsze, czyli błagania o większe dostawy broni. I właśnie ta kwestia, w jaki sposób to koordynować, w jaki sposób to przyspieszyć, i wreszcie no, przestać się certolić i dostarczać Ukrainie tego, co ona naprawdę potrzebuje. Bo już dawno ten problem z dostarczaniem tak zwanej broni zabójczej w odróżnieniu od broni defensywnej nie wiem na jakiej podstawie to rozdzielenie, ten problem już zniknął, bo, bo po prostu naturalna potrzeba Ukraińców spowodowała, że dostają już rakiety i tak dalej, i tak dalej. To są takie fakty z tego, z tego wydarzenia, które jakby nie, nie, nie są, no nie podlegają kwestii, nie, nie są być może nieoczekiwane, ale jednak nie, są, nie podlegają żadnym wątpliwościom. Natomiast no Biden, który w zeszłym roku przyjechał na podobne spotkanie G7, które odbywało się w Walii. Był fetowany jako no, człowiek, który no, przywraca Stany Zjednoczone światowej demokracji. Wszyscy oddychali z ulgą, przytulali się do niego i w ogóle. A tymczasem teraz Biden przyjeżdża a, no, w trakcie odbywającego się w Stanach Zjednoczonych. Wielkiego spektaklu, którym jest, są przesłuchania w sprawie odpowiedzialności Trumpa za atak na Kapitol 6 stycznia. a Przyjeżdża po serii strzelanin, w których zabito kilkanaścioro dzieci, i po tym, jak Sąd Najwyższy chwilę potem zakazał Stanom zakazywać broni. Co jest no, ciosem dla takich stanów jak New York, na przykład, w którym nie wolno nosić broni na, na wierzchu. A teraz już nie wolno będzie tego zakazywać. No i najważniejsza rzecz ostatnich dni, czyli czwartkowa decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który który również zakazał zakazywania. Aborcji. Ten, ten, ten zakaz nie oznacza, że, że wprowadza się zakaz aborcji. Znaczy ten, ten wyrok nie oznacza, że wprowadza się zakaz aborcji w całych Stanach Zjednoczonych, tylko oznacza stwierdzenie, że zakazywanie aborcji, i nawet takie kategoryczne, jest zgodne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Czyli jest, zgodne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych jest swoboda wyboru połowy obywateli Stanów Zjednoczonych, czyli kobiet. Skorzysta prawdopodobnie z tego około połowy Stanów i, i, i zwykle są to stany, które wybierały, wybierały Trumpa, więc to jest takie pogłębienie tej no, takiej szczeliny, która rozdziela ten kraj na dwie części. I otóż człowiek z takim bagażem no, przyjeżdża do, 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 do Europy. Mam nad, nad, nad głową aureole z napisem y, przywódca demokratycznego świata, i co z tym robić, proszę pana? No, my to z tym nic nie zrobimy, bo nie mamy na to żadnego wpływu. Ale możemy skomentować. Tak, ale słusznie zdiagnozowałeś to, że Biden no jest w dużo słabszej pozycji e, niż, e, niż kiedy obejmował urząd. E, jego popularność jest w tej chwili e, rekordowo niska. To przede wszystkim ma związek z inflacją w Stanach Zjednoczonych, która jest najwyższa od kilkudziesięciu lat, i, 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 i ceny, ceny benzyny na stacjach poszybowały, a to dla Amerykanów tradycyjnie jest bardzo ważny wskaźnik kondycji gospodarki ważniejszy niż wiele innych. Także to jest kłopot. Kłopotem jest Kłopotem są ta taka niezdolność kongresu do uchwalenia jakiejkolwiek sensownej um, ustawy ograniczającej możliwość zakupu broni automatycznej. Chociaż taki kompromisowy projekt, chociaż utrudniający ten zakup, został przyjęty przez Senat, teraz trafi do Izby Niższej. No a potem pewnie na biurko prezydenta. A za chwilę, w zasadzie już za chwilę, będziemy mieli wybory w drugiej połowie, w drugiej, na jesieni tego roku, wybory uzupełniające do, do kongresu. No więc ta sytuacja w Stanach jest rzeczywiście trudna. Ten, te, te badania wydarzeń z 6, z 6 stycznia, 21, kiedy de facto. no wszystko wskazuje na to, że była próba zamachu stanu przez zwolenników Trumpa. Zorganizowana pokazuje przez Trumpa. Pokazuje olbrzymią dysfunkcję Ameryki. Tak, pokazuje olbrzymią dysfunkcję Ameryki. I, i, i to jest taka ironia, że, że, że Biden doszedł do, do, do władzy i ogłosił, że, że będzie organizował światowe demokracje przeciwko autokracjom. No a wygląda na to, że. Ameryka ma poważny problem z tym, czy, czy, czy pozostanie demokracją, czy, zostanie, czy, czy, czy w jakąś formę miękkiego autorytaryzmu się, się nie stoczy. Widać na wielu poziomach, i oczywiście to orzeczenie w sprawie aborcji jest tutaj no, takim sztandarowym przykładem, że mniejszość biała, religijna, tradycjonalistyczna nie jest w stanie się pogodzić z tym, że jest mniejszością numeryczną. I że w związku z tym różnymi metodami, w tym wypadku sądowymi próbuje no jak gdyby zakonserwować pewne kwestie w obliczu głębokich zmian społecznych, jakie zachodzą w Stanach Zjednoczonych. I to tworzy moim zdaniem dużą przestrzeń do konfliktu, do, do przemocy, do, do konfrontacji. I, i, I to będzie trudny rok dla Ameryki po, po tych nowych wyborach. w, tym, w, tym w tej kwestii tej, tej aborcyjnej, no to to jest właśnie taki klasyczny przypadek, dlatego że zdecydowana większość Amerykanów jest za zwolennikiem dostępu do aborcji. Natomiast jak się bada, bada już poszczególne elektoraty, to 79% osób identyfikujących się jako Republikanie równolegle Identyfikują się jako chrześcijanie, czyli, czyli to właśnie ta, ta religijna prawica, tak to nazwijmy, a tylko 59% demokratów procent się uważa za, za chrześcijan. Czyli, czyli widać, że po tej stronie demokratycznej ta, ten liberalizm, nazwijmy, jest po prostu dużo, dużo mocniejszy. I, i, I skutkiem tego orzeczenia, to znaczy, właśnie to, tak jak to ładnie nazwałeś, to znaczy, że, że, że z konstytucji nie wynika prawo do aborcji, ono zostało skonstruowane na takiej zasadzie, że, że konstytucja gwarantuje prawo do prywatności eksplicytnie, i że, i że kwestia tego, co się dzieje w, w, w moim własnym ciele, w tym wypadku w ciele kobiety, to jest w znacznym stopniu jej prywatna sprawa. I, i, i to zostało obalone, i, i, i w związku z tym. No to, to oznacza, że niby sąd się tutaj schował i powiedział, że to powinno być uregulowane przez, przez wolę ludu wyrażoną w wyborach, czyli poprzez swoich przedstawicieli w tych Stanach, ale oczywiście konsekwencje tego są tragiczne, dlatego że będzie to oznaczało podział Ameryki na Stany, które dozwalają aborcję i na te, które nie dozwalają aborcji. Będzie wewnętrzna turystyka aborcyjna, będą w tych stanach antyaborcyjnych, nazwijmy to próby legislacyjnego ograniczania swobody do podróży do tych stanów. No po prostu widzę, widzę mnóstwo kłopotów na, na, na horyzoncie, nie mówiąc już o tym, no nie konsultowałem tego z żadnym prawnikiem, ale tak myślę sobie, że, że nawet w tych Stanach, gdzie aborcja będzie dozwolona. Równie dobrze jakieś grupy religijne i, i antyaborcyjne, mogą wystąpić do Sądu Najwyższego, że tego typu ustawy są niezgodne z konstytucją, bo konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, więc, więc mogą się wokół tego dziać jeszcze strasznie duże zawirowania. I, i, i myślę, że, że to się na pewno to będzie na pewno bardzo ważny temat w tych jesiennych wyborach. W pewnym sensie dla demokratów można powiedzieć, że to jest wygodne, dlatego że to jest ideologicznie z nimi, im jest po drodze z utrzymaniem tego prawa do aborcji. Zawsze demokraci to, to wspierali. A trochę będzie to odwracało uwagę od innych kwestii, takich jak właśnie inflacja, czyli, czyli z kolei demokraci będą mogli ustawić te wybory jesienne na właśnie takim bardzo ideologicznym już poziomie. Jeżeli do tego doszłoby, doszłoby do, do jakiegoś opanowania inflacji do jesieni, co nie jest zupełnie niemożliwe, no to wtedy jest szansa, że na przykład demokraci nie utracą kontroli w Senacie. Jest to o tyle istotne, że, że, że dwoje z tych sędziów Sądu Najwyższego, Brett Kavanaugh i sędzia Gorset, obydwaj powołani przez Trumpa. Publicznie, ale także w prywatnych rozmowach z senatorami umiarkowanymi republikańskimi, zarzekali się, że ten kompromis aborcyjny czy, czy ten kompromis, Wyrażony w tym konstytucyjnej decyzji Sądu Najwyższego zostanie utrzymany. To znaczy, że nie zostanie naruszony ten. Kompromis. Nie, 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 oni coś innego. A tu mówili. ewidentnie złamali to przeżyczenie. Oni, to, oni mówili to... coś, obowiązywali się do czegoś zupełnie dużo bardziej poważnego: mianowicie, że nie dopuszczą do tego, znaczy nie są za tym, żeby i obiecywali, że nie będą za tym głosowali, żeby zmieniać e, e, precedens. Prawo amerykańskie oparte jest na precedensie, to znaczy, jak gdzieś zapad wyrok, który stwierdzał coś, to w takim razie wszyscy już muszą stosować tę praktykę. I e, e, zmiana precedensu może nastąpić wtedy jedynie, kiedy jest jasne, e, łatwe do udowodnienia, a, że sąd, który wydał e, dany wyrok, e, popełnił błąd tu w tym wypadku nie ma e, takiej możliwości. I to jest rzeczywiście złamanie obietnicy przez tych dwóch sędziów. Problemem w tym wszystkim jest nie tylko to, że dwóch sędziów, których przedstawił Trump, złamało przyrzeczenie, które złożyli podczas przesłuchań w Senacie, ale problemem jest również sędzia Clarence Thomas, który gwarantuje tę większość 5-4, a nawet momentami 6 do 3. Podczas głosowań w Sądzie Najwyższym. Otóż sędzia Clarence Thomas napisał, że w przyszłych sprawach dotyczących precedensu należy skorygować błąd popełniony przy tych precedensach i w ten sposób, cytuję: Powinniśmy podobnie rozważyć prawo do, antykon do antykoncepcji. Z 1965 roku, prawo do stosunków seksualnych z osobą z tej samej płci z roku 2003 i orzeczenie z 2015 roku, które zagwarantowało dostęp do małżeństw osób tej samej płci. To bardzo poważnie grozi w tej chwili. We wszystkich tych sytuacjach byłyby to decyzje, które byłyby decyzjami mniejszościowymi w stosunku do Stanowiska no, większości społeczeństwa e, amerykańskiego, ale i to trochę pokazuje, jak Ameryka staje się troszkę zakładnikiem systemu, e, w którym decyzje Sądu Najwyższego są absolutnie niepodważalne. E, I zaczyna się teraz dyskusja, w jaki sposób to podważać. To, to może być zaraźliwe, więc lepiej, lepiej, żeby polscy politycy tego. Nie słuchali, no ale w każdym razie prezydent Biden, co prawda, wyraża bardzo ostre niezadowolenie z tego, ale z drugiej strony raczej nie należy się spodziewać, żeby on podjął w tej sprawie jakąś, jakieś działanie, ponieważ on no jest bardzo przywiązany do amerykańskich wartości konstytucyjnych i podziałowi trzech władz. No, więc No nie, no to ja zupełnie nie mogę pójść w tym kierunku, co ty idziesz. Znaczy ja po prostu no, znaczy no nie możemy być po prostu jak chorągiewka, no jeżeli w Polsce i w innych krajach mówimy, że jest problem z tym, że są nierespektowane wyroki sądu i że politycy mają mechanizmy, żeby, żeby nie uznawać wyroków sądu, to nie możemy teraz szukać sposobu żeby w Ameryce obchodzić właśnie tę tradycję. Ale ja mówię o paradoksie, który powstał tego, żeby, w ten sposób. Ja nie mówię, że tak trzeba są, robić. Są ostateczne. No, no, no dobrze, no, ale to nie jest paradoks, tylko to jest po prostu tak to jest. I oczywiście to też nie jest tak, że Biden jest zupełnie bezbronny. Dlatego, że po pierwsze można jednak spróbować skodyfikować, skodyfikować dostęp do aborcji na poziomie federalnym. W, w tym kongresie może to być trudne, ale może się to da zrobić. Zobaczymy. Na pewno każdy kandydat na kongresmena lub kongresłomenkę i każdy kandydat na senatora i senatorkę będzie przez wyborców i grupy. Grupy obrońców praw człowieka pytane o te wszystkie kwestie. Więc, więc tu nie ma ucieczki od, od zajęcia jasnego stanowiska, i to może być decydujące, to jest raz. A dwa, że już kiedyś w przeszłości w Stanach Zjednoczonych była podobna sytuacja, kiedy Sąd Najwyższy został opanowany przez konserwatystów, takich bardzo, bardzo konserwatywnych sędziów, którzy blokowali agendę reformatorską. Franklino Delana Roosevelta i po prostu Roosevelt y, dołożył y, kilku sędziów do, do składu Sądu Najwyższego, ponieważ nigdzie nie jest napisane y, ile, ilu tych sędziów tak naprawdę może być I, i, i Amerykanie i wielu komentatorów dzisiaj w Ameryce mówi, że to jest to co Roosevelt powinien zrobić, to znaczy biden. biden, nie Roosevelt, że po prostu powinien zwiększyć liczbę liczbę sędziów w, w Sądzie Najwyższym, e, tak, żeby przywrócić temu sądowi jednak jakąś równowagę. No tak, tylko to z kolei I, będzie znowu i, i przeskakiwanie. Sąd nad... Najwyższy będzie mógł się cieszyć. Nie, to nie będzie, dlatego, że to będą sędziowie. No na szczęście... Nie, to ja to rozumiem, tylko to jest jedna z bardzo poważnych debat w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, która no właśnie na temat tego, czy, czy zwiększyć liczebność e, sądu. Ja myślę, że to jest w ogóle nieaktualna w tej chwili debata, bo w związku z tymi wyborami midterms, czy uzupełniającymi, które odbędą się w listopadzie, w których najprawdopodobniej, jak to widać teraz, chociaż może się zdarzyć inaczej, ale jednak najprawdopodobniej Biden utraci kontrolę nad obydwiema izbami i wtedy przeprowadzenie tego rodzaju zmiany zupełnie będzie niemożliwe, więc, więc to No to tym bardziej teraz to powinien zrobić, zanim, zanim będą wybory, no bo no jeżeli tak, mówisz, że jeśli... po wyborach to będzie niemożliwe, no to tym bardziej powinien to teraz no, zrobić. No, no, ale jest mnóstwo aspektów... Póki jeszcze ma kontrolę w Senacie, a, a chcę zwrócić uwagę, że ci senatorowie, którzy poprzednio byli tacy właśnie, no nie, nie zawsze popierali... Bidena, zarówno po stronie demokratycznej, jak i spośród umiarkowanych republikanów, no akurat w tej konkretnej sprawie mogą zagłosować wspólnie z, z demokratami, więc no Biden dochodzi do takiego momentu, kiedy słowa nie wystarczają, że, że, że musi podjąć jakieś działania i mnie się wydaje, że dla niego to jest taki wybór, jeżeli nic nie zrobi... To będzie niedobrze. Jeżeli coś zrobi, to może być niedobrze, ale może być dobrze. Tu jeszcze warto dodać, żeby zakończyć ten temat, że prywatnie Donald Trump, który oczywiście publicznie poparł ten wyrok w sprawie Roe and Wade, ten właśnie precedens, który został obalony, Trump publicznie to poparł, ale w prywatnych rozmowach mówił, że to niedobrze, że stało się teraz, ponieważ stanie się to tematem, Wyborów, co zresztą sam wspomniałeś, ale ciekawe jest to, że, że mówi to Trump. On ma chyba wyczucie dobre tego, tej grupy społecznej, która. Nastrojów, tak, 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 to, tak. To prawda, tego mu nie można odmówić, że ma, że ma nosa. Zakończymy ważnym wydarzeniem. Które zdarzyło się w, w ubiegłym tygodniu, aczkolwiek oczywiście skala jest dużo mniejsza niż to, co, o czym rozmawialiśmy. Mianowicie, upadł e, piąty w ciągu trzech lat e, rząd w Izraelu. E, to e, no, wydaje się, że to jakiś taki przypadek, e, który nie powinien mieć wpływu na nic, co, 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 co się dzieje na świecie, bo kraj wielki i, no, jak powiedziałem, rząd piąty w ciągu trzech lat. Ale no to ten upadek koalicji, która powstała po to, żeby obalić Netanyahu, czyli konserwatywnego wieloletniego premiera Izraela. Ta koalicja była od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy i jeszcze na dodatek zawierała przedstawicieli niezależnej partii arabskiej. Co było też bezprecedensowym wydarzeniem, i, i, i to się właśnie rozpadło. No, tego rodzaju kolorowa koalicja no, ma to zawsze zapisane w genach. No, musi się to rozpaść, jak, przycho rozpaść jak przychodzi do, do, do konkretów. Ale to ma również swoje konsekwencje międzynarodowe, no, bo powoduje, że powrót do gry tego obalonego rok temu, ponad rok temu. Netanyahu i yy, więc yy, warto, dlatego o tym mówię, że warto yy, patrzeć na nawet takie yy, z pozoru mało ważne wydarzenia, które mogą mieć duży wpływ na kwestie wojny lub pokoju yy, na Bliskim Wschodzie. Czy coś chciałbyś w tej sprawie jeszcze dodać? Wydaje mi się, że, że oczywiście to, to, to może być ciekawe, ale na tle tych wydarzeń w Ukrainie i, I wojny, to, 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 to jest jakiś na tym etapie, no jednak mało znaczący, mało znaczący fragment tej całości. Może na koniec jeszcze tylko chciałem o takiej ciekawostce wspomnieć, którą, którą może, może nasi słuchacze będą zainteresowani, bo oczywiście szczyt G7 jednym z kluczowych tematów będzie: jak zapewnić surowce energetyczne przed przyszłą zimą. Bo, bo to jest no, bardzo poważne wyzwanie dla, dla Europy, mniejsze dla Ameryki, ale zdecydowanie dla Europy. I w tym kontekście chciałem powiedzieć, że Holendrzy zastanawiają się na ponownym uruchomieniu takiego olbrzymiego złoża gazu, Groningen, który zawiera 450 miliardów metrów sześciennych. Jest to naprawdę jedno z największych złóż na świecie, którego eksploatacja została bardzo poważnie ograniczona. Ze względu na trzęsienia ziemi, jakie, jakie w tej okolicy występowały. No i właściwie miało być to wyłączone zupełnie z użytku w ciągu najbliższych kilku lat. I w tej chwili w Holandii trwa bardzo ożywiona dyskusja, czy w związku z szantażem gazowym Rosji nie należy jednak pogodzić się z, z trzęsieniami ziemi, zapłacić odszkodowania osobom i instytucjom, których to dotyczy, ale w ten sposób uzyskać. No, przynajmniej bezpieczeństwo energetyczne na przynajmniej kilka zim. Więc mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu, jak, jak coś się w tej kwestii pojawi. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zdolności Europy do tego, żeby nie ulegać szantażowi Moskwy. Tak, no z pewnością wrócimy do tego, jak się ochłodzi. Miejmy nadzieję, że ochłodzi się już troszkę. W przyszłym tygodniu, kiedy znów się z Państwem spotkamy, w kolejny poniedziałek. A na razie żegnamy się z Państwem. Michał Broniatowski. Adam Jasek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy.